Hej, hej! Witam Was w pierwszy dzień grudnia. Ciężka to była noc, jakoś tak zupełnie przełomowa. Ciekawe czemu. No bo zmiana miesiąca. Dużo się dzieje, ale przechodzimy do sedna, czyli pierwszy dzień vlogmasu. Powiedzmy, że uda się nagrywać. Otwieramy pierwszy dzień z kalendarza adwentowego Fern. To znaczy ja otwieram. A wy patrzycie. Ooo. Ogólnie w tych rzeczach mają być takie rzeczy przydatne zarówno czarownicom do rozwoju duchowego, jak i takie, wiecie, ładne, przyjemne, codziennego użytku. I jest chciałabym powiedzieć magiczny notes, ale to jest naprawdę magiczny notes. To jest notes wdzięczności i jest przepiękny. Jakie to jest fajne. Jakie to jest misterne. Misternie wykonane. Niesamowite. W środku notesik w linie. Ja uwielbiam linię. Ja nie znoszę tego, że wszystkie zeszyty, które są ładne, są w kratkę. I zastanawiam, czy to po prostu to drewno tak pachnie, czy oni to czymś okadzają. Dzień pierwszy. Chcielibyśmy bardzo, by przygotowany przez nas kalendarz był czymś więcej niż tylko zestawem magicznych przedmiotów. A ja w ogóle nagrywam, tak. Dlatego pod numerem pierwszym znajdziesz wykonany przez nas notes wdzięczności. Zachęcamy Cię mocno do zapisywania każdego wieczoru co najmniej jednej rzeczy, za którą jesteś wdzięczna. Zacznij już dziś. Kto wie, może taka praktyka wejdzie Ci w nawyk nie tylko w grudniu. Podziel się też z nami swoimi odczuciami na Instagramie i oznacz Fernbox. Ja już mówiłam dużo o praktyce wdzięczności, więc tak, to jest super start. Zdecydowanie. Ja nie mam w nawyku zapisywania rzeczy, za które jestem wdzięczna. Staram się sobie codziennie o tym przypominać. Często tak zaczynam dzień po prostu budząc się, zwłaszcza jak jest mi ciężko wstać. To sobie przypominam, za jakie rzeczy jestem wdzięczna. Staram się powiedzieć zawsze co najmniej trzy. I to są czasami rzeczy wielkie, jak na przykład to, że coś faktycznie się wydarzyło w moim życiu takiego, że jestem mega szczęśliwa z tego powodu, że... Rollo, gdzie ty znowu wskakujesz tam? To nie jest miejsce dla niczego, tam nic się nie mieści. No właśnie. To można było przewidzieć. Czasami to są takie rzeczy naprawdę duże, ale no nie da się złożyć życia tylko z wielkich wydarzeń, które mają jakąś wielką moc, wielką energię, które mają wielkie znaczenie. Prawdziwe szczęście w życiu składają się... Jest 8 rano znowu. Szczęście składa się z takich małych rzeczy, drobnostek, takich rzeczy codziennych, jak no nawet to, że... Nie wiem, że budzik wydał się mniej tragiczny dzisiaj, że jakoś przyjemniej brzmiał, zdarza się czasem. To, że można się napić kawy rano, która właśnie u mnie się parzy. Wszystko. To, że właśnie kot zrobił coś głupiego i to w sumie było śmieszne. Takie małe rzeczy, drobnostki. To, że mamy dach nad głową, to też można być wdzięcznym, wręcz należy być za to wdzięcznym, doceniać to, co się ma, więc bardzo fajna sprawa. Postaram się wykorzystać ten notes w dobrym celu. Zaczynamy grudzień. Jej! Do zobaczenia jutro.